Cześć. Jesteśmy dziś w Wielkopolsce, w krainie suszy, choć teraz jest akurat mokro, pada nawet deszcz, w Snowidowie, u Patryka Kokocińskiego i pokażemy Wam trochę razem z Patrykiem, jak można zarządzać wodą w gospodarstwie rolnym, w dużym gospodarstwie rolnym z krowami, po to, żeby mieć wodę na łąkach, na polach i żeby przynosiło to jeszcze zyski. O tym, co się tutaj dzieje, opowie już sam Patryk. Cześć, z tej strony Patryk z Życia na Pola. Jesteśmy dzisiaj na mojej ziemi, jesteśmy w Snowidowie, w Wielkopolsce. Musicie mi wierzyć na słowo, że region ten przez ostatnich 10 lat co roku doświadczał suszy. Mamy w tym roku wspaniałą wiosnę, jest to okres wyjątkowo deszczowy. W porównaniu do ubiegłego roku mamy kilkadziesiąt milimetrów opadów więcej w marcu i w kwietniu. Natomiast, żeby zabezpieczać się przed tą suszą, która nas dotyczy, nas jako rolników przede wszystkim dotyczy, zdecydowaliśmy, żeby zbudować w naszej miejscowości system zarządzania wodą opadową. Przede wszystkim system zarządzania wodą w sieci melioracyjnej, czyli po prostu w rowach melioracyjnych, których myślę, że w każdym zakątku Polski jest zdecydowanie pod dostatkiem. No i tutaj widzimy jedną z zastawek, która została przez nas zbudowana. Ktoś powie zastawka, mocne słowo, bo to wygląda generalnie jak tama bobrowa. Natomiast jest to konstrukcja o tyle skuteczna, o ile widzicie. Czyli mamy tutaj piętrzenie wody na poziomie wysokości 1 metra. No i to pozwala nam przede wszystkim zatrzymać wodę na naszych polach, ponieważ dobrze funkcjonujący system melioracyjny w swej naturze powinien być dwoisty, czyli odprowadzamy wodę, kiedy mamy jej zbyt dużo, natomiast zatrzymujemy, kiedy tej wody jest zbyt mało. Niestety na przestrzeni ostatnich lat, ostatnich dekad w zasadzie stało się coś, że po prostu przestaliśmy wodę zatrzymywać. No i w połączeniu z tą zmianą klimatu, która nas dzisiaj dotyka, czyli przede wszystkim z deficytem opadów w okresie wiosennym, pojawił się problem. Pojawił się duży problem w zasadzie w przetrwaniu gospodarstw rolnych, zwłaszcza w zachodnich regionach naszego kraju, w Wielkopolsce, w województwie lubuskim. No i naszą odpowiedzią na ten problem była po prostu retencja, czyli przywrócenie systemowi melioracji jego dawnej, dwoistej natury w najprostszym takim wykonaniu, trochę na kształt działania bobrów, ponieważ te zastawki, jak widzicie, wyglądają trochę jak tamy bobrowe, ale spełniają swoją rolę i pozwalają nam po prostu zwiększyć bezpieczeństwo produkcji, a to jest przede wszystkim dla rolnictwa dzisiaj najważniejsze. Jakakolwiek stabilizacja to zawsze na plus. Dzisiaj problem rolnictwa generalnie polega na tym, że brakuje nam zasilania wody z okresu zimowego, ponieważ nie mamy pokrywy śnieżnej. W Wielkopolsce w zasadzie zapomnieliśmy już o tym, czym jest śnieg. Nasze dzieci jeżdżą na sankach z kółkami przez cały rok, żeby było śmieszniej. Ale nie mamy tego opadu w postaci śniegu, więc nie mamy rezerwy na wiosnę, żeby ta wegetacja, która rusza, mogła sobie spokojnie tę wodę czerpać. No więc mamy opady z okresu wiosennego. No ale gdzie te opady mają się zatrzymywać, jeśli nie na trwałych użytkach zielonych? Na łąkach, na takich łąkach jak ta, którą teraz sobie tutaj chodzimy. No i wszystko byłoby w porządku, gdybyśmy chcieli na te łąki wjechać w kwietniu, w maju, czy tam już pod koniec maja, kiedy chcemy je kosić. Ale rolnicy dzisiaj chcą wjeżdżać na trwałe użytki zielone najlepiej już w lutym, ciężkim sprzętem, z nawozami. No i pojawia się problem, bo na trwałe użytki zielone w tym okresie raczej się wjechać nie da, ponieważ jest zbyt mokro. Tak jak zresztą widzicie tutaj na załączonym obrazku. W tym momencie na tą łąkę wjechać nie da rady. No jeśli my zaczniemy te łąki osuszać tak, żeby w lutym na nie wjechać, ta woda z zimy nam zniknie, odpłynie z tych łąk, no to okazuje się, że zostajemy bez jakiegokolwiek magazynu wody na okres wegetacyjny. No więc to w naszym przekonaniu to nie ma żadnego sensu. Nasze trwałe użytki zielone wyglądają tak jak te, które widzicie tutaj w okolicy, że wody jest w zasadzie w tym momencie, no powiedzmy, pod korek. Czyli powierzchnia lustra wody w rowach melioracyjnych jest mniej więcej na wysokości tego trwałego użytku zielonego. I to jest ten magazyn wody, który oddaje wilgoć później na wszystkie te pola, które znajdujemy w dalszej okolicy. No i my się tym nie martwimy, bo też często pojawia się taki głos, że no ile w tym rowie melioracyjnym można zmagazynować wody? No kilka beczkowozów, bo tu się wszystko przelicza na beczkowozy, ale to nie jest prawda, bo przecież woda w rowie melioracyjnym, ona nie czeka. Ona nie stoi, to nie jest szczelne naczynie, z którego ta woda nie odpływa, tylko ona siecią drenarską, która u nas jest bardzo dobrze rozwinięta, cofa się, wraca na te pola, rozlewa się, rozprzestrzenia po całej okolicy. No i dzięki czemu jest po prostu poziom wyżej i jest lepiej dostępna dla roślin uprawnych, a jesteśmy w takim okresie, jesteśmy na początku kwietnia, kiedy te wszystkie rośliny już czekają, żeby po prostu ruszać z wegetacją. Zresztą już widać, że się zaczyna wszystko pięknie zielenić. Zboża o zimę w tym momencie już rosną. No i jeśli im w tym momencie zabraknie wody, to nie będzie z tego żadnego plonu. A naszym zadaniem jest właśnie zapewnić jak najdłużej
to uwilgotnienie, które pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualną suszą. Bo czy ta susza będzie, czy nie, tego nie wiemy. I z jednej strony to jest taka duża ekscytacja w robieniu rolnictwa, że nigdy nie wiemy, jakie warunki nas spotkają, ale się wolę ekscytować, mając jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, bo wtedy jednak no po prostu człowiek czuje się spokojniej i ten interes staje się zwyczajnie bardziej opłacalny. Wszyscy sobie zadajemy to pytanie i wszyscy mi często zadają to pytanie, po co w zasadzie robić te retencje, po co ta retencja, po co magazynowanie wody. Jesteśmy w Wielkopolsce, czyli w regionie, który szczyci się wysokim poziomem produkcji rolnej, wysoką kulturą rolną, czyli trochę to dziedzictwo historii niemieckiej tutaj tego osadnictwa zostało i ta kultura rolna, te plony rzeczywiście w tym regionie są najwyższe. Dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że mamy dostęp do robotyzacji na polach. Są już dzisiaj sytuacje, kiedy roboty nam na polach sieją uprawy. Mamy dostęp do najwyższej jakości odmian. W zasadzie nic nas nie ogranicza. Z całego świata możemy ściągać najlepsze odmiany. Tak samo pod kątem nawozów. Oczywiście wszystko jest kwestią ceny. My jako gospodarstwo posiłkujemy się głównie nawozami naturalnymi, więc tutaj to też nie jest czynnikiem limitującym. Dla nas co roku czynnikiem limitującym jest dostęp wody. Jeśli tej wody mamy za mało, to te rośliny, choćby były najlepszej jakości, najlepszej materiał genetyczny, one nie będą w stanie zrealizować swojego potencjału. I w ciągu ostatniej dekady nie było nawet jednego roku, kiedy by te uprawy mogły w całości ten potencjał zrealizować. Nie trafiły się ani razu tak dobre warunki, mimo tego, że te działania związane z retencją już były robione. To pokazuje, jak duże deficyty są dzisiaj wody, no i że tak naprawdę na tym się musimy dzisiaj skupić, bo to, że nam po polach będzie jeździł robot, kiedy my nie będziemy mieli potem wody dla tych roślin, które on zasieje, to nie ma sensu, to nie ma znaczenia, bo to po prostu nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. No i co? No i będziemy stratni, a musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że gospodarstwo rolne, że rolnictwo dzisiaj ma naprawdę niewiele wspólnego z tym, co pamiętamy z naszego dzieciństwa u dziadków na wsi, tak? Czyli jedna krówka, kilka kaczuszek i sobie to wszystko funkcjonuje. Gospodarstwa rolne to są firmy. To są firmy, w których są faktury do płacenia, w których ten budżet po prostu musi się spinać. Jeśli nie mamy wody, nie mamy plonów, nie ma ciągłości finansowej, to jest po prostu tak to działa i niestety nie da się tego przeskoczyć. No i ta retencja, tak jak mówiłem, ona nam całkowicie problemu nigdy nie rozwiąże, bo to myślę, że w żadnej profesji nie ma tak, że zrobimy coś i nagle nam znikają wszystkie troski. Natomiast daje nam pewnego rodzaju bezpieczeństwo funkcjonowania, bezpieczeństwo planowania. A myślę, że to jest coś, na czego nadmiar żaden rolnik narzekać dzisiaj nie może. No i po prostu nie odbierajmy sobie tej szansy i nie odbierajmy sobie wody, która teraz wczesną wiosną na polach jest, a za chwilę może jej nie być. Retencja to nie tylko woda w rowach melioracyjnych, bo jeśli ta woda do rowów już trafiła, to znaczy, że nie została zatrzymana na naszych polach. No i wtedy musimy sobie zadać pytanie, dlaczego ona tam nie została zatrzymana. O retencji glebowej mówimy wtedy, kiedy powierzchnia pola uprawnego, ta gleba, czyli ta żywa materia, z którą my rolnicy pracujemy, jest w stanie zatrzymywać większą bądź mniejszą ilość wody. Zdolność retencyjna gleby jest ściśle związana z zawartością próchnicy, czyli zawartością materii organicznej. Im tej próchnicy jest więcej, tym my jesteśmy w stanie zatrzymać więcej wody. Ta gleba działa wtedy jak gąbka, w której może funkcjonować życie biologiczne, na które potem będą się rozwijały uprawy. Dzisiaj w Polsce mamy bardzo duży problem z materią organiczną, bo nie dość, że jest jej stosunkowo mało, nie wiem, w porównaniu na przykład do ukraińskich stepów czy do prerii amerykańskiej, to jest kilka razy mniejsza objętość tej próchnicy. Ale problem u nas polega też na tym, że nasze gleby cały czas ubożeją. My dzisiaj w Polsce mamy średnio poniżej 3% zawartości materii organicznej w glebie. To jest bardzo mało. No i pytanie, co można z tym zrobić? Przede wszystkim należy zacząć w końcu myśleć i uważać, że gleba to jest żywa materia. Że gleba to nie jest ten taki martwy stół, na którym my musimy podać nawóz, zasiać i to sobie będzie tam samo rosło, ponieważ my dzisiaj musimy zwrócić uwagę na tą biologiczną funkcję gleby, na to, że tam funkcjonuje życie, które dobrze zaopiekowane, dobrze odżywione może wspierać nasze uprawy. No i właśnie to staramy się w naszym gospodarstwie robić. I polega to między innymi na tym, żeby pozostawiać tej takiej materii organicznej na powierzchni gleby jak najwięcej. Żeby naszą glebę chronić przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych, takich jak na przykład erozja wietrzna, która w Wielkopolsce jest, myślę, jeden z bardziej palących problemów ze względu właśnie na ten deficyt wody. No więc chronimy te nasze gleby, pozostawiamy całoroczną okrywę roślinną w postaci chociażby międzyplonów. Czyli mamy na przykład żniwa, zbieramy zboże
No i wtedy to pole przez całą zimę nie zostaje odsłonięte, zaorane i ta gleba nie jest narażona na działanie słońca, wiatru, wody, tylko automatycznie po zbiorze jednej uprawy wsiewamy jakąś mieszankę roślin, które na przykład mają przygotować stanowisko na kolejny rok, ale w międzyczasie będą pożytkiem dla owadów zapylających, będą stołówką dla ptaków, które w okresie zimowym będą tutaj u nas przebywały, będą spełniały mnóstwo różnych funkcji, a potem na wiosnę w tą taką po zimie już zniszczoną uprawę tego międzyplonu będziemy mogli wsiać kolejną uprawę główną. No i wtedy mamy ten cykl pola, który jest cały rok przykryte, cały rok jest osłonięte przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. No i cały rok w tym polu, w tej glebie rozwija się życie, które po prostu będzie wspierało każdy kolejny plon, który się na tym polu pojawi. Retencja glebowa to jedno, retencja wody w sieci melioracyjnej to drugie. My też zwracamy dużą uwagę na tak zwaną retencję krajobrazową, czyli na te wszystkie przestrzenie w krajobrazie rolniczym, które przez rolników bardzo często uważane są za obszary nieprodukcyjne, takie jak zadrzewienia śródpolne, zakrzaczenia śródpolne, ale też pasy poboczy czy miedze. To są miejsca, które działają jak magazyn wody. Tak jak ta materia organiczna na polach, tak samo te pasy nieuprawianej ziemi między polami, one po prostu działają jako miejsce, w którym woda może się zatrzymać, może infiltrować w głąb profilu glebowego. No a poza tym zadrzewienia śródpolne działają również redukcyjnie na siłę wiatru. Ograniczają erozję wietrzną, zacienienie powoduje mniejsze parowanie z powierzchni upraw, no i po prostu drzewa dają plon. Wielu rolników pomyśli sobie, że to jest jakieś hasło wywrotowe, bo niestety wielu z nas cały czas ma skojarzenia dotyczące drzew, no niezbyt ciekawe. Wciąż pokutuje przekonanie, że drzewa wodę wyciągają, że drzewa szkodzą plonom. No i to niestety takie przekonanie wciąż funkcjonuje. Pewnie z tego względu, że drzewa rosną najczęściej przy drogach. No jak rolnik jedzie oglądać swoje pola, to najczęściej ogląda je z drogi. No i nie ma czarów. Drzewa, każda roślina będzie z tymi uprawami w pewnym stopniu konkurowała. Natomiast ten stopień negatywnego oddziaływania jest tylko w najbliższym sąsiedztwie zadrzewienia. Natomiast dalej, na całej powierzchni uprawy rozkłada się ten cały korzystny efekt tych wszystkich bonusów, które dostajemy z obecności drzew przy polach. Czyli właśnie z ograniczenia parowania, z zacienienia, z ograniczenia erozji wietrznej. Są już dzisiaj badania, to już wielokrotnie pokazywano chociażby w Parku Krajobrazowym imienia generała Dezyderego Chłopowskiego w Turwi, też w Wielkopolsce, że na działkach, przy których mamy zadrzewienia śródpolne, plony sumerycznie są wyższe. Tylko ważne, żeby nie opierać się na pierwszym wrażeniu tego, co widzimy przy drodze, przy drzewach, ale żeby ludzie w końcu zaczęli liczyć dokładnie, co na danych działkach zyskują i czy może zaczęliby łączyć kropki, że te zadrzewienia, one jednak dają plon i wspomagają działalność rolniczą. Tutaj jedna z zastawek na bocznych rowach. Jak widzicie, pomysł na retencję wody nie jest wymysłem lewackich ekologów, a jest koniecznością dla rolników posiadających duże, intensywnie produkujące gospodarstwa tutaj w Wielkopolsce. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i nieco przedstawił inną perspektywę niż zwykle w moich filmach, bo tutaj przyroda ma na plus dzięki temu, że ludzie mają na plus dzięki retencji wody, dzięki sadzeniu drzew i tym wszystkim działaniom, o których pięknie opowiadał Patryk. Do zobaczenia w następnych filmach.